kto dokładnie będzie tym szczęściarzem, który zostanie objęty tym eksperymentem, według którego te 1300 zł wpadnie mu do kieszeni. No wiemy, że to są, że to będą mieszkańcy gmin północy Warmii i Mazur. Dlaczego akurat tam? I ile osób? Tego, ile osób, to jeszcze nie wiemy, bo to zależy od tego, jakiej skali finansowania uda nam się uzyskać. Tak naprawdę my jeszcze do końca nie jesteśmy pewni, czy w ogóle to finansowanie będzie, to znaczy, czy eksperyment się odbędzie. Natomiast jeżeli by się to udało, no to od tego, jakie to będzie finansowanie, będzie zależało, czy będzie to 5 tysięcy, to jest taki najmniejsza liczba, którą zaplanowaliśmy, czy też wszystkie osoby zamieszkujące te 10 gmin pogranicza, będące w wieku produkcyjnym. To by było wówczas powyżej 30 tysięcy osób, no i wtedy to byłby największy eksperyment tego typu na świecie. Te 10 gmin to są gminy zaraz przy granicy polskiej z obwodem kaliningradzkim. One są stowarzyszone w takim Stowarzyszeniu Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza i to właśnie w ramach tego stowarzyszenia powstała strategia terytorialna, która wpisała eksperyment z dochodem podstawowym jako jeden właśnie z takich programów, które chcieliby realizować. Ta strategia została zaakceptowana przez marszałka. W tej chwili jesteśmy na etapie konsultacji konkretnego kształtu eksperymentu, no i właśnie rozmów o finansowaniu, a więc no czymś, co będzie decydujące dla tego, czy ten eksperyment się powiedzie. Dlaczego tam? Z naszej takiej badawczej perspektywy to są jakby dwa powody. To jest bardzo taki region doświadczony dużymi problemami społecznymi, przede wszystkim transformacją ustrojową, to jest region popegeerowski, który jeszcze dodatkowo kilka lat temu został dodatkowo dotknięty zamknięciem małego ruchu granicznego, który miał jakieś znaczenie dla ich funkcjonowania i gospodarki. No i niestety to oznacza, że dzisiaj na przykład te gminy mają jeden z najwyższych wskaźników bezrobocia, jeden z najwyższych wskaźników ubóstwa, czy też na przykład bardzo złe wskaźniki związane z demografią, to znaczy to jest też no region wyludniający. Panie doktorze, ale w jaki sposób te 1300 zł, no bo wytłumaczmy to też naszym widzom, słuchaczom. Każdy w wieku produkcyjnym dostaje 1300 zł, niezależnie od tego, czy pracuje, czy nie pracuje, ile zarabia, 1300 zł po prostu mu się należy. Dlaczego akurat 1300 zł i czemu to ma służyć, bo to jest, no, według krytyków tego pomysłu jest to po prostu czyste rozdawnictwo. 1300 zł, dlatego że to ma być sprawdzenie, to ma być eksperyment, program pilotażowy dochodu podstawowego. A dochód podstawowy w swojej samej definicji, on musi być wystarczająco wysoki do tego, żeby zapewnić realizację podstawowych potrzeb. I tutaj dlatego odwołujemy się do takiego wskaźnika, jakim jest minimum socjalne. Ono, kiedy planowaliśmy ten eksperyment w pierwszej wersji właśnie pod koniec zeszłego roku, mniej więcej odrobinę powyżej 1300 zł na jednoosobowe gospodarstwo domowe wynosił. Stąd to jest właśnie ten punkt odniesienia, to znaczy tyle uznajemy, że właśnie jest tym minimalnym poziomem. Dlaczego chcemy to sprawdzić? No otóż przede wszystkim dlatego, że uważamy, że to jest rozwiązanie, które może zapewnić zupełnie innego typu poczucie bezpieczeństwa socjalnego. No i chcemy sprawdzić, jaki to będzie miało wpływ na zachowanie mieszkańców, jaki będzie miał wpływ na... Ale to chyba będzie to, że i bez sprawdzenia wiadomo, że to no, takie dodatkowe pieniądze jakby sprawią, że ludzie poczują się bezpieczniej. No, to chyba nie trzeba badań specjalnych przeprowadzać za duże pieniądze. No, to jest, poczują się bezpiecznie, ale pytanie, co z tym, na co to bezpieczeństwo będzie miało wpływ? I dlatego chcemy zobaczyć, jak na przykład będą reagowali w kontekście poszukiwania pracy, czy będą bardziej aktywni, czy mniej, czy będą więcej pracować, czy mniej, jak wydadzą te pieniądze. Sprawdzimy też, jak będzie się zmieniało ich poczucie na przykład zaufania do innych ludzi, stan zdrowia, stan odżywiania, a także na przykład kwestie związane z takim poczuciem bezpieczeństwa nie tylko socjalnego, ale także na przykład związanego z no, takim bezpieczeństwem fizycznym, kwestią na przykład przestępczości. Te wszystkie rzeczy są sprawdzane na świecie w różnych eksperymentach, od Indii po kraje zachodnie, natomiast w Europie Środkowo-Wschodniej takiego eksperymentu jeszcze nie było i stąd właśnie uważamy, że warto także przeprowadzić na terenie naszego kraju, właśnie na terenie tych 10 gmin pogranicza. Pan mówi, że trzeba sprawdzić, czy to będzie miało wpływ na poszukiwanie na przykład pracy. No tak na logikę to raczej nie, no bo skoro 1300 zł znajdzie się w kieszeni bez pracy i nie trzeba pracować, no to po co pracować? No i widzi pani, a właśnie eksperymenty, które znamy na przykład z Indii, pokazują, że jest dokładnie odwrotnie. To znaczy, że właśnie to poczucie bezpieczeństwa socjalnego, to poczucie, że nie muszę
brać jakiejkolwiek dowolnej pracy, która tylko po to, żeby przetrwać, ale mam zapewnione to przetrwanie, powoduje, że ludzie są właśnie bardziej aktywni, to znaczy więcej osób na przykład w Indiach pracowało i to najemnie, i to na własny rachunek więcej dni w miesiącu. Więc okazało się, że tutaj efekt jest pozytywny. W Finlandii także próbowano to sprawdzić, tam niestety trochę zepsuto eksperyment, efektów w zasadzie nie było, to znaczy nie pracowali mniej, wbrew temu, co pani mówi, że byłoby na logikę, ale nie pracowali też więcej. Chcemy zobaczyć, jak to będzie w Polsce. To jest jeden z tych elementów, który jest ważny. Więc to tutaj tak ta logika jest często sprzeczna z konkretnymi faktami, też dlatego, że to są środki bez względu na to, czy się pracuje, to znaczy nie traci się ich wtedy, kiedy podejmuje się pracę albo pracuje się więcej, w przeciwieństwie do całego szeregu świadczeń, które mamy właśnie, na przykład zasiłki dla bezrobotnych, tylko wtedy, kiedy właśnie nie pracujemy, to znaczy tracimy je, kiedy podejmujemy pracę, albo takie świadczenia, które są objęte kryterium dochodowym, to znaczy, że jeżeli przekraczamy jakiś dochód w miesiącu, no to my już to świadczenie tracimy, co też zniechęca właśnie do pracowania więcej, czy też zarabiania więcej. Dochód podstawowy właśnie nie ma tego typu efektów, to znaczy on nie zniechęca, ponieważ nie da się go stracić przez to, że ktoś podejmuje pracę, albo na przykład pracuje więcej, czy zarabia więcej. I właśnie dlatego uważamy, że jest to rozwiązanie warte uwagi, warte sprawdzenia. Na początku chyba był pan przeciwnikiem tego bezwarunkowego dochodu podstawowego, bo tak przynajmniej przeczytałam. Co się stało, że zmienił pan zdanie? Tak, na samym początku rzeczywiście zajmując się tym tematem, podszedłem do niego sceptycznie. Zmieniło się to, że zacząłem trochę więcej się o nim dowiadywać. To znaczy faktycznie na początku znałem uzasadnienie tego rozwiązania tylko z perspektywy takiej opowieści o automatyzacji, że oto z uwagi na rozwój technologiczny niedługo roboty i algorytmy zabiorą nam całą pracę i ta opowieść wydawała mi się dość mało przekonująca, bo rzeczywiście nadal uważam, że jest mało przekonująca, ale okazuje się, że dochód podstawowy ma cały szereg innych mocnych już uzasadnień, to znaczy właśnie jego skuteczność w walce z ubóstwem, bezpośrednio w zasadzie likwidacja ubóstwa, wpłynięcie pozytywne na zmniejszenie nierówności, a także kwestia chociażby, no właśnie odpowiedzi na to, ten brak bezpieczeństwa i tę niepewność, która zarówno na rynku pracy, ale też po prostu niepewność związaną z no, dużymi, szybkimi zmianami na całym świecie, to jest jednak dość istotny element, to znaczy to jest element, który bardzo stabilizuje nasze życie, ale także jest właśnie pewną inwestycją w rozwój. I w tym sensie oczywiście im więcej o nim czytałem, im więcej spotykałem się także z krytyką, która często trochę nieuczciwie ustawiała sobie przeciwników, tym bardziej do tego tematu się przekonywałem, no ale teraz pora, żeby także sprawdzić pewne rzeczy empirycznie. Panie doktorze, no ale to jest tak, bo tak jak łatwo policzyć, mamy załóżmy rodzinę czteroosobową, żona, mąż, dwójka dzieci, 1300 żona, 1300 mąż, 500 jedno dziecko, 500 drugie dziecko, 3600. Czy to po prostu to są już bardzo duże pieniądze, na które w skali, nawet pan mówi, że są kłopoty ze znalezieniem pieniędzy na taką małą skalę tego eksperymentu i przedsięwzięcia. A gdyby się eksperyment powiódł i co wtedy? I miałoby to być przeniesione na cały kraj? Przecież to jest finansowo niemożliwe. Oj, tu kilka rzeczy. Pierwsze, nie powiedziałem, że są problemy z uzyskaniem finansowania, tylko że prowadzimy rozmowy. To jeszcze nie znaczy, że są problemy. No tak, zrozumiałam. To, czy będą jeszcze, problemy, to się skoro pan powiedział, że nie wiadomo, czy się odbędzie, no to zrozumiałam, że jednak nie jest łatwo. Tak, tak, no bo jesteśmy po prostu na wczesnym etapie, którym dopiero to przygotowujemy, więc po prostu ta sprawa wylała się do mediów trochę wcześniej niż się spodziewaliśmy. Druga rzecz, którą mam problem, to znaczy ze stwierdzeniem, że dla czteroosobowej rodziny 3600 zł to jest bardzo dużo. Wydaje mi się, że to zdecydowanie nie jest bardzo dużo. To znaczy bardzo dużo w sensie z naszych pieniędzy, bo ktoś by ten program później musiał finansować, a wiadomo, że finansowanie takiego programu no byłoby po prostu z naszych podatków, czyli my jako podatnicy byśmy się zrzucali na te pieniądze. W sensie oczywiście docelowym, to znaczy w momencie, kiedy byśmy wprowadzali w całym kraju, no to podatki byłyby jednym ze źródeł. To nie jest tak, że to jest jedyne źródło finansowania. Państwo ma cały szereg innych możliwości. Podatki owszem, tutaj rzeczywiście jakaś zmiana podatkowa to pewnie istotna byłaby konieczna, ale pamiętajmy, że częściowo finansowany ten program byłby także z oszczędności. Niektóre świadczenia po prostu byłyby niepotrzebne. Świadczenia z pomocy społecznej nikomu by już nie przysługiwały, bo przekraczaliby kryterium dochodowe, więc mielibyśmy te kilka miliardów zaoszczędzone.
zrealizowane. No ale poza podatkami i oszczędnością, no pamiętajmy, że jeszcze państwo takie jak nasze, czyli posiadające własną walutę, ma także możliwość po prostu tworzenia, znaczy kreacji pieniądza. I w tym sensie oczywiście także może finansować, do tego mamy deficyt, no i plus przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę także na to, jakie taka reforma miałaby skutki dla gospodarki całej, to znaczy jestem przekonany, że ona byłaby dość silnym impulsem popytowym, który napędziłby także inwestycje, co oznaczałoby, że ta reforma częściowo oczywiście po fakcie finansowałaby się sama w tym sensie, że wywołałaby po prostu większe wpływy budżetowe w następnych latach, ale oczywiście na początku trzeba znaleźć to finansowanie bez tego efektu, żeby go dopiero wywołać, więc z pewnością tutaj zmiany podatkowe byłyby konieczne, no i pewne jakieś skorzystanie albo z deficytu, albo z bezpośredniej kreacji pieniędzy, albo z jednego i drugiego. Dobrze, a szacowaliście w ogóle koszty? Po pierwsze, czy szacowaliście koszty tego eksperymentu, tego, który miałby objąć 5 do 31 tysięcy osób, jak zrozumiałam? A po drugie, czy szacowaliście właśnie to, jakby to miało wyglądać w skali całego kraju? No bo to gigantyczne pieniądze. Tak, jeżeli chodzi o eksperyment, to jest od około 160 milionów złotych w tej wersji 5 tysięcy do ponad 900 milionów, prawie miliarda złotych w wersji tej maksymalnej, więc to są to środki, które, no, które będzie trzeba było wydać na eksperyment, natomiast to jest no, na cały eksperyment, on będzie trwał oczywiście kilka lat, znaczy to mamy zamiar, planujemy, że miałyby być wypłacane same środki, no wcześniej oczywiście przygotowania, także później opracowanie wyników badań. Natomiast oczywiście w wersji ogólnopolskiej, no to już jest nieporównywalnie większy koszt, bo to jest kilkaset miliardów złotych rocznie, natomiast no to zależy od momentu wprowadzenia, to znaczy trzeba oczywiście wiedzieć, jaka jest struktura demograficzna, jakie są wpływy budżetowe, no to tego typu modele finansowania to jest coś, co warto przygotować właśnie już z konkretnym też propozycją podatkową. Na razie nie jesteśmy na tym etapie, w którym mamy taki model gotowy. Takie modele istnieją w kilku krajach zachodnich, one są, rzeczywiście pokazują, że jest możliwe sfinansowanie i co więcej, że miałoby ono bardzo pozytywny wpływ na przykład właśnie na likwidację ubóstwa czy na walkę z nierównościami. Taki model hiszpański, który tłumaczyłem i z którego twórcami współpracowałem, pokazuje, że na takim wprowadzeniu dochodu podstawowego i zmianie stawki podatkowej, podatku dochodowego korzysta około 80% społeczeństwa, traci około 10%, pozostałe osoby są, no, znaczy nie dotyka ich to specjalnie. A kto traci? Oczywiście w dużej mierze najbogatsi, to znaczy to wynika z zwiększonej stawki podatkowej, no i oczywiście bogaci tutaj w większym stopniu by się dokładali, nawet jeżeli otrzymywaliby także dochód podstawowy, no bo także im, ponieważ jest on bezwarunkowy i powszechny, tak żeby przysługiwał, no to jednak ten wzrost podatku w wypadku osób najbogatszych z pewnością byłby większy niż to, co mogą zyskać na dochodzie podstawowym. Panie doktorze, pan mówił o tym, że mogłoby to w perspektywie dłuższego czasu napędzić inwestycje, ale tak naprawdę to napędziłoby przede wszystkim naszą zmorę teraz, tą tu i teraz, czyli inflację. Tego, znaczy tak. Oczywiście każdy impuls popytowy, to znaczy każde zwiększenie popytu w społeczeństwie, częściowo przenosi się na ceny. To znaczy nie jest tak, że on w całości się przenosi. Tutaj ekonomiści neoklasyczni niestety absolutnie racji nie mają. Natomiast duża część towarów czy usług po prostu jakby zwiększa się podaż. To znaczy, że po prostu produkujemy tych towarów, znaczy oferujemy tych usług więcej w odpowiedzi na to, że więcej osób chce je kupować. Natomiast część z nich, których nie da się w szybkim czasie na przykład zwiększyć, na przykład część na przykład produktów rolnych, faktycznie na początku podnosi ceny. To, jaka jest relacja jednego do drugiego, chcemy trochę sprawdzić oczywiście w tym eksperymencie, to też jest coś, co będziemy badać, nie tylko po stronie gospodarstw domowych, które będą nam raportowały, ile płacą za różne towary czy usługi, ale także na poziomie lokalnych sklepów, to znaczy zobaczyć, czy tam ceny na przykład w tym eksperymencie wzrosłyby, na co by wzrosły i jak istotnie by wzrosły, czy na przykład
przykład nie spowodowałoby to na przykład otwierania się nowych sklepów, które by konkurencyjnie powodowały, że te ceny aż tak nie wzrastają. To jest rzecz, którą na pewno chcemy sprawdzić. Natomiast w wersji oczywiście eksperymentalnej my sprawdzimy to wycinkowo, więc to nie będzie ostateczny argument w żadnym wypadku. Natomiast gdybyśmy oczywiście wprowadzali dochód podstawowy w całym kraju, no to należy się spodziewać, że część cen istotnie by wzrosła, natomiast w moim przekonaniu to byłoby raczej wzrost no, przez pewien okres, to znaczy przez pewien moment po wprowadzeniu, natomiast potem sytuacja raczej by się normowała. Dzisiejsza inflacja, która, tak pani słusznie powiedziała, jest oczywiście dużym problemem społecznym, no ona nie ma charakteru popytowego, to znaczy ona nie wynika w żaden sposób ani z większego popytu w społeczeństwie, ani z większych tak naprawdę nadmiernych jakichś płac. Ona wynika wyłącznie z cech zewnętrznych, więc to nie są rzeczy powiązane. Natomiast oczywiście, jeżeli do dużej inflacji wynikającej z innych przyczyn, tak jak powiedziałem, dołożymy jeszcze ten, nawet jeżeli krótkotrwały efekt oczywiście dodatkowej zwiększenia cen, no to trzeba mieć oczywiście tego świadomość, dlatego też ostrożnie o tym myśleć. Natomiast no, nie sądzę, żebyśmy wprowadzali w całym kraju dochód podstawowy przez najbliższe kilka lat, to raczej nie jest możliwe. W związku z tym też mam nadzieję, że problem z inflacją poprzez działanie tego i następnych rządów zostanie jakoś zmniejszony. Ale rozumiem, że ma to coś pokazać. Na razie były takie badania prowadzone, tak jak wspomniał pan, Hiszpania, Niemcy zaczęli również, Finlandia, no i to w Indiach takie najbardziej, które było już opisane, tak, które już się zakończyło. Ale niech pan mi jeszcze jedno odpowie, bo ludzie jak myślą o takim dawaniu pieniędzy, to zawsze pojawia się jeszcze jeden argument. Wydadzą na alkohol, dzieciom to nie pomoże, nic to nie zmieni. Jedyne, na co się przelicza, to na butelki jakiegoś taniego wina, które można kupić, albo czegoś mocniejszego. Tak, no, to też jest, my znamy ten mit, to znaczy to on jest dość rozpowszechniony, zresztą słyszeliśmy go bardzo często przed wprowadzeniem 500+. I to więcej właśnie, jak się okazuje, przed wprowadzeniem tego świadczenia, a nie już dzisiaj. Okazuje się, że to straszenie 500+, że on to jest właśnie albo za drogie, albo że ludzie przestaną pracować, albo że, tak jak pani właśnie mówi, że zostanie to wszystko zmarnowane, przepite, przejedzone, no to po prostu była nieprawda, wiemy to już i na podstawie badań, i na podstawie też pewnego powszechnego poczucia, to znaczy te argumenty nie pojawiają się już zdecydowanie dzisiaj tak często, że 500+ jest przepijane, jak duże były obawy przed wprowadzeniem tego rozwiązania. No chcemy też to sprawdzić właśnie w tej skali dochodu podstawowego, więc znacznie, znacznie większej, jak właśnie zmienia się konsumpcja. Na razie nasze dane i z eksperymentów z dochodem podstawowym jako takim, ale także z innych eksperymentów przekazywania bezpośrednio osobom ubogim pieniędzy bez warunków pokazują, że raczej jest odwrotnie, to znaczy, że spożycie używek spada, dlatego że to, czy ktoś wydaje na alkohol, to często jest efekt raczej pewnej frustracji, beznadziei, a to zapewnienie tego bezpieczeństwa. Pani na początku tej rozmowy zapytała, po co robić eksperyment, skoro okazuje się, wiadomo, że będą się czuli bezpiecznie. No właśnie, ale będzie też wiadomo, czy na przykład to bezpieczeństwo nie przełoży się na mniejsze zużycie używek, tak jak w eksperymentach chociażby w Indiach, czy no w zasadzie już w tej chwili setkach eksperymentów z innymi świadczeniami pieniężnymi bezpośrednio przekazywanymi ludziom. Więc to będziemy sprawdzać. Wydaje nam się, że tutaj jest dość duża już literatura pokazująca, że to uprzedzenie jest, no jest właśnie tylko uprzedzenie, to znaczy jest nieprawdziwe, no ale eksperyment oczywiście na naszych warunkach, nie gdzieś w Indiach, nie gdzieś w Ameryce Południowej, nie w Afryce, nie gdzie indziej, tylko w Polsce. Jeżeli pokaże te same wyniki, co pozostałe eksperymenty, no to też tego typu argumenty po prostu będą pojawiać się znacznie rzadziej.